Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i oblubieńca. Adoruje krzyż. Wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Chrześcijanie zachowują post, tylko jeden posiłek do syta i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Według dawnej tradycji Kościoła tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach, a w tym roku w naszych domach, które stały się domowymi kościołami, odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Nie powinny one jednak przesłonić najważniejszej celebracji. Centralnym momentem dnia jest liturgia Męki Pańskiej, która powinna rozpocząć się w godzinie śmierci Chrystusa, czyli o godzinie 15. Ze względów praktycznych sprawuje się ją zwykle wieczorem. Liturgia zaprasza nas do rozważania biblijnego opisu męki pańskiej, a następnie do adoracji i uczczenia Krzyża Świętego. Akcent pada nie na poniżenie czy fizyczne cierpienie, ale na zwycięstwo Chrystusa, pokonującego grzech i śmierć mocą swojej ofiary. Czcimy krzyż jako znak zwycięstwa, znak mojego zbawienia. Pobożność ludowa zatrzymuje się na cierpiącym człowieczeństwie Chrystusa, co bardziej może przemawia do uczuć. Jednak wizja liturgiczna oparta na Słowie Bożym jest pełniejsza, głębsza i powinna znaleźć się w centrum naszej pobożności. Mówimy nie przypadkiem o chwalebnej męce i śmierci Chrystusa. Wielkopiątkowa celebracja zaczyna się nietypowo. Kapłan, ubrany w ornat koloru czerwonego, wychodzi w milczeniu w procesji do ołtarza. Nie poprzedza go dzwonek, nie śpiewa się żadnej pieśni. Po dojściu do stopni ołtarza kapłan pada na twarz. To mocny i emocjonalnie wymowny znak największego uniżenia przed tajemnicą, którą mamy rozważać. Wszyscy obecni w kościele klękają. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. Cisza mówi znacznie więcej. Chwilę później, po krótkiej modlitwie kapłana, rozpoczyna się liturgia słowa. Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Izajasza. Jest to tak zwana pieśń sługi pańskiego. Kilka wieków przed męką Chrystusa Izajasz zapowiadał, że Mesjasz będzie cierpiał za nasze grzechy. W drugim czytaniu z listu do Hebrajczyków jego autor przypomina, że naszemu arcykapłanowi znany jest ludzki los, bo sam został okrutnie doświadczony. Przez jego posłuszeństwo dokonało się nasze zbawienie. Liturgię słowa wieńczy opis męki pańskiej według świętego Jana. Apostoł akcentuje królewski majestat. Ukrzyżowanie jest opisane jako intronizacja, zwycięstwo zgodnie z zapowiedzią, a ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Po krótkiej homilii odmawia się modlitwę powszechną. Ma ona dzisiaj wyjątkowo uroczysty charakter. Ta piękna modlitwa obejmuje cały świat, jakby chciała owocami męki Chrystusa obdarować wszystkich. Rozpoczyna się druga część liturgii, adoracja krzyża. Od 2 tygodni krzyże w kościołach były zasłonięte. Dziś ukazuje się je na powrót wiernym. Kapłan bierze zasłonięty krzyż, odsłania górną jego część i śpiewa. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Wszyscy odpowiadają: pójdźmy z pokłonem, i padają na kolana. Po chwili ciszy kapłan odsłania kolejną część krzyża, powtarzając te same słowa. Za trzecim razem ukazuje się cały krzyż. Oddanie czci krzyżowi powinno stać się bardzo osobistym aktem dla każdego z nas. W tym roku nie będziemy podchodzili do krzyża, ale oddamy mu cześć w milczeniu, poprzez głęboki skłon lub przyklęknięcie.
Uczestnicy transmisji mogą uczcić krzyż, który mają w swoich domach. Zaśpiewamy natomiast jedną z najbardziej przejmujących pieśni. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił. Po adoracji krzyża przechodzi czas komunii. Nie ma przeistoczenia. Odmawia się modlitwę Ojcze Nasz i rozdaje hostie konsekrowane poprzedniego dnia. Przyjmujemy ciało za nas wydane. Jednoczymy nasze życie i osobiste krzyże z krzyżem Chrystusa. Liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. To polska tradycja. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, w który spowito martwe ciało Jezusa. Przez ten wieczór i dzień następny będziemy Go adorowali. Wielu z nas przyjdzie także uczcić krzyż przez głęboki skłon lub przyklęknięcie.
Boże, Ty przez mękę Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, zniweczyłeś śmierć, która wynikła z grzechu pierworodnego i jako dziedzictwo przeszła na wszystkie pokolenia spraw, abyśmy wszczepieni w Chrystusa i uświęceni przez łaskę nosili w sobie podobieństwo do Niego. Jak z konieczności natury nosimy podobieństwo do Adama, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd. I postać jego była niepodobna do ludzi, tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano, i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co słyszeliśmy? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nim podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. Każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz nam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przejmuje jego losem? Tak. Zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udręgach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Oto Słowo Boże. Bogowie będą cieni. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Panie, do Ciebie się uciekam.
niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Stałem się przykładem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla sąsiadów przedmiotem odrazy. Zapomnieli o mnie w sercach jako zmarłym. Stałem się jak wyrzucone naczynie. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą. Wybaw mnie w swoim miłosierdziu. Bądźcie dzielni mężnego serca, wszyscy, którzy ufacie Panu. Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego. Czytanie z listu Hebrajczyków. Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Chrystus bowiem z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu wieków. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Jana. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. Także i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią.
A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho, a słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam pić kielicha, który mi podał ojciec? Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem. A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie gromadzą się wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie czyniłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Annasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza. A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: Czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? On zaprzeczył, mówiąc: Nie jestem. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie? Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiał kogut. Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać i móc spożyć paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? W odpowiedzi rzekli do niego: Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat więc rzekł do nich: Weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: Nam nie wolno nikogo zabić. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do niego: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział:
Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat odparł. Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłanie wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego. A więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat. Cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali. Nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był rozbójnikiem. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze uplótrzyli koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i okryli go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do niego i mówili. Witaj, król żydowski. I policzkowali go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i przemówił do nich. Oto wyprowadzam go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezus więc wyszedł na zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do nich. Oto człowiek. Gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj! Rzekł do nich Piłat. Zabierzcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim winy. Odpowiedzieli mu Żydzi. My mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa. Skąd ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do niego. Nie chcesz ze mną mówić. Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić ciebie i mam władzę ciebie ukrzyżować? Jezus odpowiedział. Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, kto mnie wydał tobie. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Litostratos, po hebrajsku Gabata. Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00. I rzekł do Żydów. Oto wasz król. A oni krzyczeli. Precz, precz, ukrzyżuj go. Piłat powiedział do nich. Czyż króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani. Poza Cezarem nie mamy króla. Wtedy więc wydał go im, aby go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano, a z nim dwóch innych, z jednej i z drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy
mówili do Piłata: Nie pisz król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: Com napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Należono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na tego, którego przebili. Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc, ze względu na żydowski dzień przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, zgromadzeni naszej świątyni, ale także wszyscy zgromadzeni
wokół nas, dzięki relacji internetowej. Dzisiaj w Kościele szczególny dzień. Nie sprawujemy Eucharystii, ale za to wpatrujemy się w krzyż Jezusa. Znak męki, ale także i zwycięstwa. Zwycięstwa nad grzechem, szatanem, śmiercią. Bo dzisiaj jest Wielki Piątek. I autor drugiego czytania listu do Hebrajczyków mówi dziś do nas: przybliżcie się z ufnością do tronu łaski, abyście doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Tak. Łaskę po łasce czerpiemy z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. A wszystko to po to, abyśmy nie ustali w drodze, abyśmy szli, kroczyli za Chrystusem ukrzyżowanym, ale i zmartwychwstałym. Chrystusem, który, jak powie święty Paweł w liście do Galatów, umiłował mnie i wydał za mnie samego siebie, wiedząc, że przez krzyż swój świat odkupi. Krzyż. Na ramiona Chrystusa nie włożył Judasz, który go zdradził, ani cyniczny Piłat, który wydał na niego wyrok śmierci, ani również Annasz, Kajfasz wraz z całym Sanhedrynem. Oni wszyscy byli tylko narzędziem w ręku Boga. Krzyż na swe ramiona wziął Jezus, aby wypełnił się Boży plan zbawienia. Abyśmy życie mieli, abyśmy mieli je w całej obfitości. I choć był to krzyż najcięższy z wszystkich krzyży, bo złożony z naszych maleńkich krzyżyków, naszych cierpień, bólów, problemów, kłopotów, trudności, naszych zwątpień, ale także i naszych załamań. On, Jezus, oblał go potem swoim potem i swoją krwią i przyozdobił swoimi 5 ranami. A na koniec pokazał go z wysokości Golgoty całemu światu, a tym samym powiedział do nas: patrzcie, ile kosztowała mnie miłość do was. Patrzcie, ile mnie kosztował wasz grzech. Patrzcie, jak ja was umiłowałem. Cierpienie i męka Chrystusa kojarzy nam się najczęściej z krzyżem. I dlatego to krzyż stał się znakiem chrześcijaństwa. Gdzie jest krzyż, tam są chrześcijanie. Jest on nam wszystkim symbolem.
Ale krzyż nie jest naszym celem. On jest dla nas wszystkich środkiem do tego, abyśmy zyskali zmartwychwstanie. Bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Siostry i bracia, nasze życie, moje, twoje życie związane jest z krzyżem. Powiązane jest także z krzyżem Chrystusa. I dobrze, gdy potrafimy z sobą te krzyże połączyć, wtedy mój krzyż jest o wiele łatwiejszy, lżejszy, bo dźwiga ze mną go Chrystus. I z Jezusem będąc, jestem w stanie unieść każdy krzyż, który zostanie włożony na moje barki. Pozostaje tylko jedno. Pozostaje problem akceptacji krzyża na drogach mojego życia, co zresztą tak doskonale ujął wieszcz narodowy Adam Mickiewicz, kiedy powiedział: krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi. Kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi, bo na nic cierpienia, męka, śmierć Chrystusa. Jeśli brakuje człowiekowi akceptacji krzyża, jeśli brakuje akceptacji własnego krzyża, a ilu dzisiaj przeciwko krzyżowi? Ilu dzisiaj buntuje się przeciwko krzyżowi? Ilu dzisiaj ludzi boi się krzyża? Dlaczego? Dlatego, że nie chcą zerwać z grzechem. Dlatego, że nie chcą zmierzyć się ze swoim grzechem. Dlatego, że mają upodobanie w grzechu i nie wyobrażają sobie innego życia. Chrystus do końca nas umiłował. Krzyż dla nas tronem Jego łaski. Dlatego też zbliżmy się dziś do krzyża. Przylgnijmy do krzyża. W nim nasze zbawienie. W nim nasze ocalenie, w nim nasza moc, nasza siła. Kolejny dzień Triduum Paschalnego w takiej szczególnej atmosferze, ale bądźmy ufni w Bożą moc i Boże miłosierdzie, że już za rok będzie wszystko normalnie. Dziś wielu naszych parafian zostało w swoich domach. Zostali zamknięci z obawy przed koronawirusem, który zagraża nam, który może pozbawić nas życia. Ale dzisiaj właśnie w Wielki Piątek potrzeba nam wszystkim w naszym domu wziąć do ręki krzyż. Ten krzyż, który wisi na ścianie. Dzisiaj nam wszystkim trzeba, którzy zostaliśmy przecież mocą sakramentu chrztu zanurzeni i naznaczeni krzyżem Jezusa Chrystusa, dziś nam trzeba przylgnąć do tego krzyża. Dziś trzeba nam ten krzyż z wiarą i miłością ucałować, przytulić do piersi, tak jak pamiętamy, bo mamy wszyscy ten obraz w naszych oczach. Ten obraz jest również tu u nas w parafii, w kaplicy świętego Jana Pawła II,
kiedy to w czasie, gdy już papież nie mógł uczestniczyć bezpośrednio w drodze krzyżowej, Wielki Piątek poszedł do swojej kaplicy, podano mu krzyż, przytulił się do krzyża i krzyż przytulił się do niego. Tego nam potrzeba, umiłowania krzyża. Patrzmy na Chrystusa, opuszczonego niemal przez wszystkich. Patrzmy dziś na Chrystusa z wiarą i miłością, bo w Nim nasza nadzieja, w Nim nasze zwycięstwo. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie, boleści w sercu zadanej. Niech się tak stanie. A przy tym zawsze warto pamiętać, że po nocy Wielkiego Piątku przychodzi poranek zmartwychwstania, którego my wszyscy z utęsknieniem dziś wyczekujemy. Amen. Stajemy w duchu przed Chrystusem wiszącym na ołtarzu krzyża, na którym złożył w ofierze swoje życie za wszystkich ludzi. Podwyższony nad ziemię, wszystkich przyciągnął do siebie. Dlatego modlimy się za wszystkich ludzi i cały świat. Czynimy to, posługując się starożytną modlitwą, sięgającą starożytności chrześcijańskiej. Wypowiada się intencję, następnie wszyscy modlą się w ciszy, po której kapłan podsumowuje modlitwy zgromadzenia specjalną prośbą. Każdorazowe amen winno być świadomym włączeniem się i osobistym potwierdzeniem. Za Kościół Święty. Módlmy się najmilsi za święty Kościół Boży. Niech nasz Bóg i Pan obdarzy go pokojem i jednością i strzeże na całej ziemi, a nam pozwoli wieść życie ciche i spokojne na chwałę Boga Ojca Wszechmogącego. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w Chrystusie objawiłeś swoją chwałę wszystkim narodom. Strzeż dzieła Twojego miłosierdzia, aby Twój Kościół rozszerzony na cały świat trwał z niewzruszoną wiarą w wyznawaniu Twojego imienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Za papieża. Módlmy się za naszego papieża Franciszka. Niech nasz Bóg i Pan, który go wybrał do wykonywania władzy biskupiej, zachowa go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla swojego Kościoła, aby rządził świętym ludem Bożym. Wszechmogący, wieczny Boże, Twoja mądrość wszystkim kieruje. Wejrzyj łaskawie na nasze prośby i w swojej dobroci racz zachować wybranego dla nas papieża, aby lud chrześcijański, który od Ciebie otrzymuje przewodników,
pod zwierzchnictwem najwyższego pasterza wzrastał w zasługach swojej wiary przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Za wszystkich, którzy służą Kościołowi. Módlmy się za naszego biskupa Grzegorza, za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów, za wszystkich, którzy służą Kościołowi i za cały lud wierny. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Duch uświęca całą społeczność Kościoła i nią rządzi. Wysłuchaj nasze pokorne prośby za wszystkie stany Kościoła, aby dzięki Twojej łasce wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Za katechumenów. Módlmy się za katechumenów. Niech nasz Bóg i Pan otworzy wnętrze ich serc i bramy swojego miłosierdzia, aby otrzymawszy w kąpieli odrodzenia odpuszczenie wszystkich grzechów, złączyli się z nami w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nieustannie ubogacasz swój Kościół nowym potomstwem. Pomnóż wiarę i zrozumienie u katechumenów, aby odrodzeni w wodzie Chrztu Świętego zostali zaliczeni do grona Twoich przybranych dzieci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O jedność chrześcijan. Módlmy się za wszystkich braci wierzących w Chrystusa. Niech nasz Bóg i Pan sprawi, aby dążyli do prawdy. Niech ich zgromadzi i zachowa w swoim jednym Kościele. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty gromadzisz rozproszonych, a zgromadzonych zachowujesz w jedności. Wejrzyj łaskawie na wyznawców Twojego Syna i spraw, niech wszyscy, których uświęcił jeden chrzest, złączą się w prawdziwej wierze i bratniej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Za Żydów. Módlmy się za Żydów, do których przodków Pan Bóg przemawiał, aby pomógł im wzrastać w miłości ku Niemu i w wierności Jego przymierzu. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty dałeś swoje obietnice Abrahamowi i jego potomkom. Wysłuchaj łaskawie prośby swojego Kościoła, aby naród pierwszego wybrania mógł osiągnąć pełni odkupienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Za niewierzących w Chrystusa. Módlmy się za tych, którzy nie wierzą w Chrystusa,
aby i oni napełnieni światłem Ducha Świętego mogli wkroczyć na drogę zbawienia. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby niewierzący w Chrystusa, postępując zgodnie z sumieniem, znaleźli prawdę i abyśmy przez wzrost we wzajemnej miłości oraz pełniejszy udział w tajemnicy Twojego życia stali się w świecie doskonalszymi świadkami Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za niewierzących w Boga. Módlmy się za wszystkich, którzy nie uznają Boga, aby w szczerości serca postępowali za tym, co słuszne, i tak mogli odnaleźć samego Boga. Wszechmogący wieczny Boże, Ty stworzyłeś wszystkich ludzi, aby zawsze Ciebie szukali, a znajdując Cię doznawali pokoju. Spraw łaskawie, aby wszyscy mimo przeszkód i niebezpieczeństw dostrzegali znaki Twojej dobroci oraz świadectwo dobrych czynów tych ludzi, którzy w Ciebie wierzą i z radością wyznawali wiarę w Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Ojca wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Za rządzących państwami. Módlmy się za wszystkich rządzących państwami. Niech nasz Bóg i Pan kieruje ich umysłami i sercami według swojej woli, abyśmy wszyscy żyli w prawdziwej wolności i pokoju. Wszechmogący wieczny Boże, w Twoim ręku są ludzkie serca i od Ciebie pochodzą prawa wszystkich ludów. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nami rządzą, aby na całym świecie panował trwały pokój i pomyślność narodów, a religia cieszyła się wolnością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O ustanie epidemii. Proponuję, żebyśmy to wezwanie przeżyli na klęczkach. Módlmy się za całą ludzkość, która cierpi w wyniku szerzącej się epidemii, za wszystkich bezradnych i zagubionych, za chorych i za tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc, oraz za zmarłych. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką szukającą w Tobie ocalenia. Zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci, aby wszyscy mogli na nowo w pełni radować się darami Twojej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Powstań. Za strapionych i cierpiących. Módlmy się najmilsi do Boga Ojca Wszechmogącego,
aby oczyścił świat z wszelkich błędów, odwrócił od nas choroby, głód oddalił, otworzył więzienia, rozerwał kajdany, raczył dać bezpieczeństwo i szczęśliwy powrót podróżującym, zdrowie chorym, a umierających obdarzył zbawieniem. Wszechmogący, wieczny Boże, pociecho strapionych i mocy cierpiących, usłysz prośby tych, którzy w jakimkolwiek utrapieniu wołają do Ciebie, aby wszyscy mogli radować się, że doznali w Twoich potrzebach Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Najuroczystszym momentem dzisiejszej liturgii Męki Pańskiej jest adoracja krzyża, znaku zwycięstwa Chrystusa i naszego zbawienia. Odsłonięcie krzyża następuje w trzech etapach. Za każdym razem klęka się i w odpowiedzi pójdźmy z pokłonem wyraża wdzięczność Chrystusowi za trud naszego zbawienia. Adorując ukrzyżowanego prosimy, by Pan obdarzył nas swoją miłością i przebaczeniem, które oznajmił z wysokości swego krzyża. W tym roku nie będziemy podchodzili do krzyża, a oddamy mu cześć w milczeniu poprzez głęboki skłon lub przyklęknięcie. Uczestnicy transmisji mogą uczcić krzyż, który mają w swoich domach. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
pójdźmy z pokłonem. Boże, Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus, który dotyka obecnie ludzkość, został jak najszybciej opanowany i nie siał więcej zniszczenia oraz lęku. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do którym koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny, wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus. Inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroni nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości. W tym roku ten szczególnie wyrazisty, mocny gest pocałunku musimy zastąpić naszym przylgnięciem serca do krzyża, zanurzeniem się w nim, tak jak święty Jan Paweł II w ostatni Wielki Piątek, który zespolił się z nim duchowo. Zwykle w czasie tej adoracji krzyża towarzyszy nam piękna pieśń Ludu mój ludu. Będziemy teraz śpiewali tę pieśń. Nie będziemy podchodzili do tego krzyża, który tutaj mamy w kościele, już wyeksponowany, odkryty. Ale w naszych domach, ci, którzy uczestniczą w transmisjach, te krzyże, które zdjęli ze ściany, które być może towarzyszyły im podczas wizyty kolędowej, które stoją na stole, które są teraz blisko nich, niech one w jakimkolwiek geście dotknięcia, przyłożenia czoła, niech będą tam w domach, w tej liturgii domowej, w kościele domowym, uszanowane, a my adorujmy sercem krzyż, śpiewając tę pieśń. Ludu mój ludu,
cóżem ci uczynił, w czemem zasmucił, albo w czem zawinił. Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Jam cię wyzwolił z mocy Faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił, w czemżem zasmucił, albo w czem zawinił. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący. Dziś liturgia prowadzi nas od adoracji krzyża do zjednoczenia z Chrystusem w Komunii Świętej. Pragnie nam przez to ukazać, że istnieje ścisły związek między ofiarą Chrystusa na krzyżu a Eucharystią. Przyjmując Chrystusa w komunii, wyznajemy, że tylko On daje prawdziwe i pełne życie. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga. Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała Twojego nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twojemu miłosierdziu niechaj mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezu Chryste, Panie miły, o Baranku tak cierpliwy, wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje, gładząc, gładząc nieprawości moje. Płacz go, człowiecze mizerny, patrząc, jak jest miłosierny. Jezus, Jezus, na krzyżu umiera. Słońce, słońce, jasność swą zawiera. Jezus, Jezus, na krzyżu umiera. Słońce, słońce, jasność swą zawiera. Pan wyrzekł ostatnie słowa, zwisła mu na piersi głowa. Matka, matko, pod nim fraz obliwa. Stoi, stoi, z żalu ledwie żywa. Matka, matka, pod nim fraz obliwa. Stoi, stoi, z żalu ledwie żywa. Zasłona się potargała, ziemia rwie się, ryczy skała. Setnik, setnik, woła Syn to Boży. Tłuszcza, tłuszcza, wierząc w prok się korzy. Setnik, setnik, woła Syn to Boży. Tłuszcza, tłuszcza, wierząc w prok się korzy. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium żyli zawsze dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Powoli dobiega końca liturgia ku czci męki pańskiej wielkopiątkowa. Dzisiaj także będziemy chcieli przeżyć transmitowaną z kościoła o godzinie 20
drogę krzyżową, którą, jak pamiętamy, zwykle przeżywaliśmy w plenerze uliczkami Sokolnik. W tym roku jest to niemożliwe. Zachęcam do udziału w tej transmisji. Jutro o godzinie 8:00, Wielką Sobotę, modlitwa juczni. Tutaj w kościele, kościół będzie także otwarty przez cały dzień. I no, jest taki bardzo mocno wpisany w zwyczaj, w tradycję świąt obrzęd błogosławienia pokarmów. Różne telefony, pytania w tej sprawie. Wiemy, że nie będzie tego poświęcenia w takiej formie, jaka miała miejsce do tej pory. Zachęcani jesteśmy do tego, żeby samemu pobłogosławić ten pokarm, bo rzeczywiście do tej czynności nie jest konieczna obecność kapłana. Wystarczy, że to człowiek ochrzczony uczyni, a więc żeby na początku śniadania wielkanocnego uczynił to ojciec, głowa domu. Na stronie internetowej parafii jest treść tej modlitwy. Przy wyjściu z kościoła, także na stoliku z prasą katolicką, są wydrukowane, jest wydrukowana ta modlitwa. Możemy się nią posłużyć. Dla tych, którzy chcieliby jednak mieć taki związek ze wspólnotą parafialną, to będą takie cztery transmisje właśnie internetowe tego poświęcenia tu z naszej parafii o godzinie 9:00 rano. Pierwsza o 12:00 połączona z modlitwą Anioł Pański. O godzinie 15:00 z koronką do Bożego Miłosierdzia w drugim dniu nowenny przed świętem Miłosierdzia. I o godzinie 17:00. Dlatego proszę, abyśmy nie przynosili pokarmów do kościoła. Także nie będzie poświęceń w domach. Możemy się właśnie wtedy połączyć duchowo. Tym bardziej, że w tym roku zabronione jest całkowicie pokrapianie tych pokarmów wodą święconą. Ponieważ są to pokarmy, istnieje zagrożenie zarażenia. Ten dzień wprowadza nas w świętą noc. A więc najważniejsze, główne wydarzenie zbawcze, celebracje roku liturgicznego, którym jest Wigilia Paschalna, już niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, która już tradycyjnie od kilku lat w naszej parafii rozpoczyna się o godzinie 20:00. W czasie tej liturgii odnawiamy przymierze chrzcielne, a zatem zachęcam do tego, żeby zaopatrzyć się w świece. I ci, którzy będą uczestniczyli w większości właśnie przez transmisję, żeby je też w odpowiednim momencie zapalić, wyznając naszą przynależność do Jezusa i tych, którzy będą tutaj w wąskim gronie uczestnikami tej liturgii. W niedzielę wielkanocną, 12 kwietnia, porządek mszy świętych niedzielny i jak wiemy, zostało przedłużone to obostrzenie związane z ograniczoną ilością osób na liturgii do 5. Z księdzem Markiem zapraszamy was natomiast jutro do skorzystania z sakramentu pokuty. Wprawdzie przepisy liturgiczne mówią o tym, że w Wielką Sobotę Komunii Świętej można udzielać tylko w formie wiatyku, ale w tych wyjątkowych czasach epidemii można także po spowiedzi przyjąć Komunię Świętą. A zatem będziemy na was czekać od 10 do 12 i od 15:30 do 17:30. Jeżeli będzie pogoda tak jak dzisiaj, ta spowiedź odbywa się na dworzu w bezpiecznej odległości, a później także w kaplicy Jana Pawła II można przyjąć Komunię Świętą, właśnie tą wielkanocną. My dezynfekujemy ręce, więc jest także, wchodząc do kościoła, płyn do dezynfekcji, więc zachęcamy do tego, żeby w ten sposób właśnie świętować. Myślę, że jeśli postawimy na szali jakby dwie wartości,
spowiedź, komunia i poświęcenie pokarmów, to myślę, że chyba nie potrzeba wyjaśniać, co jest ważniejsze. Że to poświęcenie pokarmów w takiej formie, które było do tej pory, naprawdę nie jest najważniejszym znakiem świętowania Wielkiej Nocy. Więc niech to też będzie jakiś taki dla nas krzyż i wyzwanie. Kościół będzie zatem otwarty przez cały jutrzejszy dzień od godziny 8 do godziny 17. Zachęcam do tego, żeby wejść na adorację właśnie przy tutaj grobie Bożym, który za chwilę wypełni się obecnością Jezusa Eucharystycznego. Zgodnie z wielowiekową tradycją na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku umieszczamy Najświętszy Sakrament w monstrancji w grobie Pańskim. A dekoracja grobu przypomina nam o Jego ofierze dla nas. Grób Pański jest wypełniony prawdziwą obecnością Chrystusa. Dlatego przy grobie modlimy się do Pana i wielbimy Go, bo On przez krzyż i swoje zmartwychwstanie przyniósł pokój całemu światu. Nawiedzając grób Pański dzisiaj i jutro, oczekujemy na radosne święto paschalne. Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywej. Zbawca źródło łaski, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Gdy na krzyżu konał, słońce się zaćmiło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło.
Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Ten, co pierwszy luz ludzi złowił w swoje sidła, sam już w więzach leży, opadły mu skrzydła. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud.